Cześć, witam bardzo serdecznie z posiadłości pana Radosława w MTA. Jesteśmy na projekcie i dzisiaj wam pokażę pracę kuriera trzeciego, czyli konwój pieniędzy. Chodzi o tego kuriera, co potrzeba na niego czwarty level pracy. Wbijałem to bardzo długo, jakby ktoś się zastanawiał. Aktualnie mam ponad 300 godzin. Kuriera wbiłem jakoś jak miałem 280 albo 290. Dorobiłem się już tego nawet, że mam domek. Palomino, znowu jest noc. Zawsze jak nagrywam, musi być noc. Ogólnie długo jakoś tam polowałem na te domki, bo zawsze chciałem mieć domek na wiosce. Jakoś mnie nie kręciło, żeby mieć gdzieś w Los Santos, San Fierro, czy po prostu w Las Venturas. Natomiast zawsze mnie kręciło to, żeby mieć domek gdzieś na wsi. Jeszcze będę polował na to, żeby mieć w Dilmore, bo tam chyba będzie bliżej. No i tak. Jako iż jest mała liczba graczy, więc nie powinno być młynu na kurierze, to idzie za tym, że sobie skorzystam z tego, żeby na spokojnie wam właśnie coś tutaj pokazać, tą pracę i powiedzieć, jakie są tutaj zarobki, bo chyba o to właśnie bardziej chodzi tutaj, żeby się dowiedzieć, czy jednak warto było wbijać ten czwarty level kuriera zamiast na przykład kosiarek. Jak już pewnie wiecie, na kurierze pierwszym levelu trzeba było wozić 20 paczek do różnych miejsc. Na drugim levelu było to 30 paczek, ale już jeździliśmy między miastami, tak naprawdę. No i nie każdy kurs się opłacał. Natomiast spekulowałem, że skoro jest na drugim poziomie kuriera 30 paczek, czyli o 10 więcej, to że na czwartym pewnie będzie z 40 tych paczek. No i generalnie myliłem się, bo konwój pieniędzy wygląda troszeczkę inaczej niż się spodziewałem. Mianowicie, wozimy nie paczki, a teczki. I w zasadzie nie jest ich tak dużo, bo tylko 5 punktów mamy na jeden kursik. To jak zwykle młyn, jak zwykle spadki FPS-ów. Miejsca by nie było. A jest tutaj coś, spokojnie. Dobra, tutaj sobie zaparkuję. O, tutaj sobie. Człowieku. Obok sultanka sobie zaparkuję elegancko. O. Gasimy. Mało gazu mam, będę musiał później zatankować. No i generalnie nic się tutaj nie różni od tego, jak od innych kurierów. Mianowicie chodzi o to, że lecimy sobie. Poczekajcie, jeszcze wam tutaj pokażę. Ranking, no to jestem ostatnim, bo chodzi się jest, no. Środa chyba, jak to nagrywam. A jeszcze w tym tygodniu nic tutaj nie jeździłem. Czwarty poziom. 50 tysięcy doświadczenia trzeba na czwarty poziom. Na drugim levelu już się tak troszeczkę jakby szybciej to wbija, a na czwartym to już w ogóle leci jak bajka, nie? No reputacji 4000 wiadomo, ale to jak będziecie grać, po prostu wbijać level, to raczej nie widzę tutaj żadnego problemu, żebyście wbili też 4000 reputacji. No i mamy przewóz pieniędzy, czwarty poziom pracy, 3000 reputacji, bierzemy. Oczywiście jeździmy Securicarem, więc on jest też szybszy. Co za tym idzie? Trzeba uważać gdzieś tam na radarach, no bo Yankee jeździł 106, a Boxville to już nie pamiętam ile on tam cisnął. No i dostajemy sobie zlecenka. Mamy tutaj jedno. Następne mamy tutaj. Trzecie mamy. Albo i nie mamy. A nie, trzecie jest tutaj, Fort Carson. Dobra, to trzeba będzie sobie ogarnąć teraz, jak to wygląda sprawa tutaj z ilością tych paczuszek, bo tutaj to jest właśnie ważne, skoro mamy tylko 5 teczek. To ważne, żeby one się gdzieś tam jakoś pokrywały. Więc wchodzimy sobie tutaj, sprawdzamy sobie tak. Tu mamy Las Venturas, tu mamy Las Venturas, mamy Los Santos, Bon Country i Las Venturas. Czyli trzy paki są do Las Venturas, więc wydaje mi się, że opyla się tam jechać do tego punktu. I przy okazji zahaczymy tutaj o ten punkcik jeszcze. To była chyba bukmacherka tam jest. Więc cztery teczki zawieziemy, zajmie to pewnie z jakieś 5-6 minut. Więc, aha, za teczkę dostajemy jakoś tak 250 do $300, więc jeśli zawieziemy 4, no to spokojnie będzie to przynajmniej 1000, nie? Więc wydaje mi się, że spoko. Jeśli zajmie nam to 6 minut i zrobimy 10 takich kursów, no to zarobimy oczywiście 10 tysięcy dolarów tutaj. Ja na pierwszym kursie, znaczy na pierwszym kursie, na pierwszej godzince, jakiej tutaj robiłem, na różnych kursach, jeszcze chyba tak też nie do końca wiadomo było, jakie kursy tutaj mam brać. No to wyszło mi tak naprawdę 9,5 tysiąca za godzinkę tutaj jazdy. I nie powiem, bo nie miałem w ogóle żadnego szczęścia do tego, żeby mi jakoś
ładnie generowało tutaj te punkty, żebym jakieś fajne kursy tutaj miał, bo bardzo często musiałem resetować tak naprawdę kursy, czyli po prostu kończyć pracę i brać jeszcze raz ten samochód. Dobra, czyli dojeżdżamy do pierwszego punktu, tak jakby. Mamy tutaj bukmacherkę i mamy kierowniczkę bukmacherki, czyli po prostu szukamy tutaj kierowniczka bukmacherki. Tak jak widzicie, mamy walizeczkę, więc nie ma tutaj paczuszki już i po prostu podchodzimy do niej. Jej dajemy, tutaj się nic nie zmieniło. 292 za jedną teczkę, 24 expa. Dosyć solidnie, nie? Dosyć solidnie. I generalnie reputacja tutaj też zauważyłem, że leci jak szalona, bo nawet na jednym takim kursie, czyli w parę minut, dostaniemy 16 albo nie wiem, czy 32 chyba tam było, ale na pewno 16 repy. Czyli w godzinę tej repy tutaj też leci naprawdę dużo. Zaraz zobaczymy, czy za ten kurs nie dostaniemy jakiejś tam reputacji. Ten pojazd jest szybszy o 50 km na godzinę, więc można nim troszeczkę szybciej tutaj robić niż tym Yankee, tym dużym z drugiego levela, który jechał tylko 106, no z górki wiadomo, że więcej. Natomiast tutaj mamy 156, 157, więc i ta podróż jest też szybsza. Prawie 4 minutki, wydaje mi się, że za jakieś pół minuty, może minuta dojedziemy do celu. Zanim to wszystko zdamy, no to takie 6-7 minut wydaje mi się, że na taki kurs będzie spoko. Dobra, już dojeżdżam. Przywaliłem oczywiście w Palmę, bo się zagapiłem na mapę, jak mam jechać, bo jeszcze tak nie kojarzę do końca tych tutaj tras. Więc troszeczkę mniej mi wyjdzie, no bo będę miał procent uszkodzenia jakiś. Ale zaraz zobaczymy, bo może to nie będzie aż tak tragicznie tutaj. No prawie, że 10%. Okej, to było to. Kierownik banku. Czasami ta teczka się spawnuje, znaczy pokazuje się troszeczkę później. I to trochę tak, o. Raz się pokazuje, raz się nie pokazuje, raz się pokazuje później. I tak to właśnie wygląda. Dobra, ostatnio tutaj. I będziemy mieli ponad 1000, nie? 1080, no pewnie bym miał więcej, gdyby nie to, że przez te uszkodzenia, przez tą palmę właśnie uszkodziłem sobie samochód. Ale tak jak widzicie, no tysiaczka 5,5 minutki, więc 1,5 minutki stawiam teraz na powrót. Zobaczymy na bazie, ile wyjdzie finalnie. To ja można powiedzieć, że 8,5 minuty, czyli tak jakby ten kursik nie do końca mi się tutaj opłacał. Natomiast takich kursów w zasadzie mógłbym zrobić 7, 8, więc 8000 też nie jest źle tak naprawdę tutaj na tej pracy. No i generalnie powtarzamy to, co się robi na kurierze drugim, czyli no, kończymy robotę i bierzemy następny wóz, żeby zrestartować zlecenia. I mamy na przykład, nie mamy nic Los Santos, mamy tak, San Fierro i mamy Las Ventura znowu, czyli tak naprawdę to nam się nie opłaci, żeby tam jechać. Mimo tego, że mogłyby być fajne paczki, jeszcze zobaczmy. San Fierro, San Fierro, San Fierro. Dobra, czyli 3 są do San Fierro, 2 są na Las Venturas, więc to mi się nie opłaca w ogóle tam jechać generalnie. Po to. No i właśnie tak mówiłem, takie mi paczki, takie w zasadzie kursy mi dawało, że no często musiałem tutaj resetować tą moją pracę. No bo jak mam dostanę jedną teczkę na przykład tutaj, to mi się nie będzie opłacało. O, tu mamy jeszcze w Blueberry i jeśli będą na przykład po dwie paczki, no to jeszcze jako taką można tam pojechać. Jeśli będzie po jednej, no to tak nie do końca, nie? Sprawdźmy sobie. Dobra, Conference, Los Santos, Blueberry jedna, Conference. Dobra, czyli tylko jedziemy do Los Santos. Do Blueberry mi się nie opłaca w zasadzie jechać, bo mam tam tylko jedną paczkę, więc za 250 szkoda mi tak naprawdę tracić czasu. Conference to jest tam, gdzie jest Sun News. Czyli po prostu no, serwerowe radio. Tu na ten fotoradar trzeba uważać, no bo jednak ta prędkość tutaj jest wyższa. Szczególnie jak się wraca, dlatego że no, mandacik przy tym możemy tutaj zarobić, bo na pewno pojedziemy powyżej 120 km na godzinę. Generalnie to im więcej skrótów znacie, tym szybciej dojedziecie tak naprawdę na miejsce. Więc to też zależy od tego, ile zarobicie na godzinę. Ale tak jak mówię, no na pewno jak wbijacie piąty level, no to będziecie mieli już wtedy tak, no zdyszkę to przynajmniej, na pewno. W takim już ogarniętych kursach, jak sobie przynajmniej tutaj wszystko ogarniecie, dowiecie się, jakie kursy są najlepsze, sprawdzicie, które się bardziej opłacają i to też w zależności od tego, jakie walizki będą wam się tutaj spełnić, nie?
Generalnie z tymi walizkami o tyle dobrze jest to, że można biegać. Tak jak z tymi najmniejszymi paczkami, więc z tym to nie jest akurat tutaj problem. No i za ten kursik 571. Wydaje mi się, że to jest nawet spoko, bo 2 minutki jeszcze tam dojadę. I takich kursów zrobię tutaj na pewno więcej. Na pewno nie zarobię 16 tysięcy, tak jak jest tutaj pokazane, no bo tak samo mógłbym zarobić 2 razy tyle, tak jak to w przypadku kursów na Willowfield, gdzie miałem tam aż 3 teczki, co teraz możecie zauważyć. I tam naprawdę dużo zarobiłem za taki kursik, bo to jest w sumie najbliżej i no też mi dosyć sporo pokazało średni zarobek na godzinę. Tam chyba było z 43 tysiące na godzinę. Jakby tak było, to nikt by chyba w żadnych innych pracach nie robił, tylko by robił tutaj na kurierce. No i jedyny jeszcze minus tego pojazdu jest to, że on jest taki wywrotny, więc ostrzejsze zakręty, jakieś tam więcej takich manewrów, testy łosia jakieś czy coś i generalnie możemy leżeć na boczku samochodu. Biorę kolejne i zobaczymy, czy mi się uda coś tutaj bliskiego. Fajnie by było, jakbym właśnie pojechał na Willowfield, bo chciałbym wam to pokazać. Tutaj będzie chyba do kasyna jedno, drugie jest tutaj też chyba do tamtego kasyna. Są, widzę, 2 punkty, więc może być naprawdę fajnie tutaj, jeśli chodzi o paczuszki teraz. Bo jakbyśmy rozwieźli 5, to by się chyba bardziej opłacało. Dobra, Dragon, Temple. No i generalnie gituwa będzie, bo teraz 5 teczuszek rozwieziemy. Chociaż mógłbym zakończyć na tych trzech. Mógłbym zakończyć na trzech i w sumie zarobić więcej, bo żebym się tam nie pchał do Las Venturas, ale generalnie korci mnie, żeby tam pojechać, żeby zobaczyć, czy faktycznie to się będzie mi tutaj opłacało. W sumie fajnie mi się udało, bo jest mało graczy. Jest coś około, może, nie wiem, setki. I no bo wszyscy w szkole są, nie? Bo teraz to tak trzeba będzie korzystać z takich godzin, jak mało osób jest do nagrywania, żeby po prostu się właśnie tak przyjemniej też jeździło, bo nie ma dużego ruchu, nie trzeba uważać na innych szczególnie i można. O, jakiś tutaj mieszkaniec w potrzebie leży, a to olejmy go. A bo i tak pewnie frakcji żadnej nie ma teraz. Wszyscy w szkole się na przyrkę uczą. A ja sobie mogę spokojnie tutaj pozarabiać. O, jedzie jakiś wariat w Rewionku. Dobra, tutaj dojeżdżamy do kierownika kasyna. Kierownik kasyna, nie? Kina. Torki, kina. Przecież kino jest tam troszeczkę wcześniej. Nie wiem, czy wcześniej tutaj nie było, że kina. Dobra, aha, bo kierownik kasyna mi się zrespił w Las Venturas. Okej. Kina. No i co? I będziemy mieli 800, nie? 858. Czyli generalnie mógłbym już teraz wrócić i mieć całkiem dobry kursik zaliczony za sobą. Tak naprawdę, ale co? No pokorci mnie troszeczkę, żeby jeszcze tutaj pojechać do Las Venturas. To mi się pewnie nie będzie tak za bardzo opłacało, ale chociaż przynajmniej jeden kursik zrobię, że będę miał 5 teczek dowiezionych. A to nie jest w sumie przynajmniej tak daleko, bo to jest zaraz na początku. To jest te kasyno 4 głowy smoka, czy jakoś tak to tam było. Czy czerwony smok? Jeśli bym ten kursik zamknął w 6 minut, to spoko by wyszło, tak naprawdę. Bo no, średnia by była wtedy tak przynajmniej zdyszkę. A jeśli zamknę to w dłużej, no to tak naprawdę nie opłacało mi się tutaj jechać. I na tych trzech paczuszkach, czy tych trzech teczkach w zasadzie, mogłem zaprzestać już w Los Santos i wracać tak naprawdę na bazę. Nie no, z dwoma to mi się wydaje, że jeszcze się tutaj bardziej opłacało, natomiast z jedną to tak średnio by to było, żeby tu jechać. Ale tak jak mówiłem, no, a cztery smoki, dobra. To jednak w ogóle przekręciłem tą nazwę. 1100 już jest. To elegancko mi się opłaciło. Zobaczcie. 1389. Spoko. I teraz powrocik. No to nawet jak się zamknę w 7 minut, też kursik jest prima sorcik. Naprawdę. Możemy lekko skrócić. Nikt się raczej nie obrazi o to. O, i tak widzicie, zdobyta reputacja jest 18. Bo w sumie nie widziałem tej informacji wcześniej. I no, ile to już czasu trwa? No tak, nie wiem, z 25 minut może? Pół godzinki? Jak gram i w zasadzie 18 repy. Czy to dużo? W porównaniu do wcześniejszych poziomów kuriera, to wydaje mi się, że to jest naprawdę sporo tutaj. No nie porównujmy tego na przykład do magazynu, gdzie za godzinkę będziemy mieli 60, bo tam się najszybciej wbija, ale tutaj też jest całkiem spoko.
Jak macie w ogóle jakieś tipy odnośnie tego poziomu pracy tutaj na kurierze, tak jak było w przypadku drugiego poziomu, co mi tam powiedzieliście, jakie są na przykład kursy fajne i które są opłacalne, to też bym był wdzięczny za takie coś, nie? Jakbyście mi tutaj powiedzieli. No i teraz tak, ja mam 5 paczuszek dowiezionych, to przynajmniej nie muszę kończyć pracy, tylko wbijam sobie tutaj. 6,5 minutki mi to zajęło elegancko. Znowu mam tutaj ten basen, jak to jest nazwany, San Fierro i tam. Dobra, czyli zobaczmy tylko ile jest na Conference. To jest taka w sumie tam dzielnica. Jak będą dwie, to w sumie pojadę sobie, jak nie? To chyba nie. Nie. To jest jedna. Czyli kończymy tutaj na tym. Bierzemy następny. Zobacz, jak mi jeszcze się trafi tutaj w Willowfield, to pojadę sobie. A jak nie, no to trudno. Dobra, zmienimy sobie teraz tego tutaj z ostatniego na ten pierwszy. O, i mamy na Willowfield i mamy w sumie do kina tam, więc myślę, że będzie elegancko. Mamy jeszcze San Fierro i nic poza tym. Dobra, czyli trzeba zobaczyć ile jest. Znaczy w sumie tu już nie będę patrzył, bo na Willowfield to nawet z jedną mi się opłaca jechać, tak naprawdę. Zobaczymy sobie później ile tam będzie. Jak będzie 3 przynajmniej tutaj, bliziutko. No to generalnie będę tak bardzo zadowolony, że nawet tam chyba dalej do tego kina to już nie będę jechał. Jedzie sobie środkiem, nawet nie zważa na nikogo. Ludzie to w ogóle są nieogarnięci tutaj niektórzy. Do kina też w sumie nie jest za daleko. Można by było tam pojechać. Tutaj będzie kierownik sklepu Los Santos, jak dobrze pamiętam. Mimo, że jakoś nie grałem długo na tym kurierze. Podjeżdżamy tyłem, żeby później było lepiej nawrócić. Kierownik sklepu Los Santos. Kierownik kina. Dobra, czyli mamy już tak dwa na markecie. I jeden mamy tutaj, czyli na market też mi się będzie opłacało jeździć. Jeden, dobra. No trudno, no czasami tak bywa. Ale i tak jest w sumie dobrze, bo minutkę 250. Gdzie tyle zarobicie? Jedynie chyba tylko na giełdzie. Dobra, jeszcze dwa kina. Dwa, a może trzy tam było, bo w sumie tej ostatniej paczki nie sprawdzałem, ale wątpię, żeby tam było do kina. Albo sprawdzałem, tylko mi się jakoś to pomyliło, nie wiem. Nie wiem, już naprawdę. Już, do górnika tutaj zajeżdżamy. W ogóle dziwne jest to, że ma skin górnika, ale to niektórzy sugerują, że to może być zwiastun nowej pracy. Ja tam jest kierownik baru, czyli to było San Fierro, a tam to już nie jedziemy. Generalnie ciekawi mnie to, jakbyśmy brali wszystkie kursy, ile by tak na godzinę wychodziło. No bo na przykład na drugim poziomie tej pracy no to wychodziło, tam jakieś 6 tysięcy można było sobie zarobić takim tym na wszystkie kursy i nie trzeba było tam, wiecie, resetować i tak dalej. Wydaje mi się, że tam tak na chillku, żeby sobie porobić, jak już ktoś coś tam osiągnął, jakąś większą ilość gotówki, tak na przykład ja, bo mi już więcej tak w sumie nie jest do niczego tak potrzebne, bo samochód sobie kupiłem w miarę szybki i w miarę drogi w naprawach, więc chyba nawet nie myślę o tym, żeby zmieniać na coś innego. Chociaż może, czas pokaże. Wydaje mi się, że kupię sobie teraz łódeczkę. Mam już prawie 500 000 uzbierane na tym, na koncie. A łódka kosztuje taka w sumie ta lepsza chyba z 600 tysięcy. Może na rybki się przyda. Czasami też lubię sobie rybki tutaj połapać. Jako taka odskocznia od kuriera. Bo wiadomo, że teraz to już raczej nie będę tutaj jeździł, bo wbiłem tak naprawdę ten level, który potrzebowałem. Tego, żeby trochę więcej sobie zarobić, jeśli coś będzie potrzeba. Ewentualnie może sobie jakiś kupię samochód taki, którym zrobię z niego jakiś fajny tuning wizualny. Może Stratuma znowu, może Elezi kupię sobie, nie wiem, zobaczę, albo Sultana na aplikację transportową. Generalnie jest jeszcze trochę na co kaski wydawać, ale już tak nie ma jakiegoś takiego nacisku na to, żeby zbierać, zbierać i zbierać. Dobra, to by było na tyle w zasadzie. Zarobiłem sobie tutaj jakieś, nie wiem ile miałem jak zaczynałem, 22, 23 tysiące. Liczmy, że 3 tysiące, jakieś, nie no więcej chyba musiałem zarobić. Kurde, nie pamiętam ile miałem. Ja miałem 18. Mniejsza o to, ile miałem. W zasadzie napiszcie mi, ile tak naprawdę zarobiłem na tym odcinku. Grałem tutaj 28 minut, 29. Czyli zaokrąglimy to, że tutaj trochę dojazd jeszcze i tak dalej, więc 25 minut na kurierze spędziłem. I obliczcie, jaka była średni zarobek na godzinę, ile zarobiłem przez 25 minut. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapka w górę, napisz jakiś komentarz. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jesteś nowy. Ja cię zapraszam do mojego Discorda, Instagrama, TikToka. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.